jesteśmy na planie programu telewizyjnego Autentyczni Telewizji TVN. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z uczestnikami tego programu, właśnie z osobami rozwijającymi się w spektrum autyzmu. Poznamy odpowiedź na pytanie, czym jest spektrum autyzmu. Dla mnie spektrum autyzmu jest z jednej strony problemem, bo utrudnia mi normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ja na przykład za głośno mówię i nawet nie zdaję sobie sprawy, że za głośno mówię. Dopiero jak ktoś mnie otrzeźwi, to wtedy wiem, że muszę zniżyć głos. Albo ja nie odczytuję czyjś intencji, albo na odwrót. A z drugiej czuję się wyróżniony tym, że mam to spektrum autyzmu. Spektrum autyzmu jest dla mnie częścią mojej tożsamości i działalności aktywistycznej i zawodowej. Mogą też autyści też nawet, mogą być, mieć prawo jazdy, mogą też na przykład mieć rodziny, dzieci, żony, ale mogą też być nawet naukowcami, pedagogami, na przykład psychologami, lekarzami nawet. Ja mam takie szczęście, że ja akurat jestem na takim poziomie funkcjonowania, że mogę być samodzielny, bo spektrum to słowo klucz i nie każdy może być taki jak ja. To jest coś, co dawniej było jeszcze nazywane zespołem Aspergera. Teraz się od tego odchodzi, bo nawet i sam zespół Aspergera nie jest sztywny w definicji. Czy pan miał dotychczas do czynienia z osobami rozwijającymi się w spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami? Muszę powiedzieć, że bardzo niewiele miałem wspólnego i była to jeden z powodów, jedna z motywacji, żeby do tego programu przyjść. Z ciekawości również, nie jako człowiek, który właśnie pozjadał wszystkie rozumy, tylko wręcz przeciwnie, żeby zasypać wstydliwą dziurę w mojej świadomości, bo pytasz mnie, czy miałem do czynienia. Podejrzewam, że miałem często, nie mając tego świadomości. A jeżeli już jakąkolwiek świadomość miałem, to kierowało mną dużo obaw, lęków, niewiedzy, przede wszystkim niewiedzy. Cześć, ja jestem Michał Mata. Jestem raperem, producentem, piłkarzem, politykiem. Dwie ostatnie amatorsko, ale może to się zmieni jeszcze w przeciągu parunastu lat. Zobaczymy. Powiedz nam, czy miałeś do czynienia ogólnie z osobami w spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi? Miałem do czynienia. Przyjaźnię się z paroma tego typu osobami. Sam też jestem tego typu osobą, także miałem do czynienia. Raczej pozytywnie. Co za tym szło, żeby wziąć udział tutaj w programie Autentyczni? Jest zdecydowanie więcej niż jeden czynnik. Przede wszystkim dobra zabawa, poznawanie znanych ludzi i rozmowa z nimi, co było moim marzeniem tak naprawdę. Ja chciałem prowadzić rozmowy z ludźmi i ich tak poznawać, ale tak na serio poznawać, czyli no, widzieć się z nimi i tak naocznie. Po drugie, nagłośnienie problematyki związanej ze spektrum autyzmu. Jak pan poczuł się, jak usłyszał pan, że będzie pan odpowiedzialny za produkcję programu, w którym będą występować osoby rozwijające się w spektrum autyzmu? Przede wszystkim to jest tak, że to jest projekt, który gdzieś tam znalazłem na świecie i przywiozłem go do Polski i on mnie zachwycił. Od pierwszego momentu, jak zobaczyłem wersję francuską, wiedziałem, że jestem zazdrosny o to, że ktoś wpadł na tak wspaniały pomysł i to nie byliśmy my w Polsce, tylko udało nam się ten format do Polski sprowadzić. To jest absolutnie wyjątkowy projekt. I to już po pierwszych dwóch odcinkach wiadomo dlaczego. Dlatego, że w tym programie nie ma żadnej ściemy, nie ma niczego, gdzie można w jakikolwiek sposób kogokolwiek oszukać. Jest czysta prawda. Dlaczego pan zdecydował się poprowadzić oto ten program? Dlatego, że przekonała mnie formuła tego programu, który ja sobie na swoje potrzeby nazwałem antytelewizją. To znaczy po prostu właściwie jesteśmy na drugim biegunie czegoś, co by się można nazwać show telewizyjnym. Bardziej bym to nazwał spotkaniem. My się spotykamy tutaj, żeby sobie pogadać, czegoś się dowiedzieć i się poznać.
I to mi się wydało tak odważnym na dzisiejsze czasy, choć prostym przecież, jak konstrukcja młotka formułą, że pomyślałem sobie tak, po raz pierwszy w życiu zdecyduję się na cykliczny udział w czymś telewizyjnym. Dlaczego zdecydowałeś się przyjąć zaproszenie do programu Autentyczni Telewizji TVN? Po pierwsze dlatego, że bardzo mi się podobał odcinek z panem Makłowiczem. Czy mogę mówić Robercie? Edwardzie drogi, z największą przyjemnością. Czy zdarzyło się panu coś kupić? No ale miałeś do mnie mówić po imieniu. Czekaj, sformalizujmy to. Jestem Robert. A po drugie dlatego, że dawno nie dawałem żadnych wywiadów i uznałem, że taka niecodzienna formuła będzie ciekawsza. Czym dla ciebie ogólnie jest spektrum autyzmu? Czym dla mnie jest spektrum autyzmu? Powiedziałbym, że jest takim systemem oprogramowania, który wgrany jest w różne głowy, w tym moją. Dla mnie to jest taki mój iOS po prostu, mój Android, co kto woli. To jest coś, co pozwala mi tworzyć, przeżywać świat na swój sposób i wydaje mi się, że to taka moja supermoc. Jakie stereotypy w temacie spektrum warto obalać? Obalić to, że jesteśmy geniuszami, jesteśmy osobami, które jesteśmy tak jak wy, to rzadko się zdarza, że nie jesteśmy kontaktowi, to jest drugi stereotyp. Chciałbym obalić stereotyp, że ludzie ze spektrum autyzmu mają zaburzenia psychiczne, co jest bzdurą totalną, bo tak naprawdę ludzie ze spektrum autyzmu mają różne zainteresowania, które jak się odpowiednio pochwali ich, to są w stanie zakwitnąć. Jesteśmy, 1/3 jest w normie intelektualnej, 1/3 ponad, 1/3 poniżej, jakby to nic nas tak nie definiuje dokładnie z tych różnych rzeczy. I bardzo dobrze to widać w tym programie. My pragniemy tego kontaktu społecznego i pragniemy miłości aż za bardzo czasem. I co panowie chcielibyście przekazać widzom oglądającym program? Żeby większość społeczeństwa była bardziej tolerancyjna na osoby ze spektrum autyzmu. To jest dla mnie najważniejszy priorytet. Chciałam, żeby po prostu osoby w spektrum były widoczne i żeby miały prawa uczestniczyć w życiu publicznym, społecznym, tak jak osoby neurotypowe. Takie już ostatnie pytanie. Co chciałbyś przekazać widowni, wszystkim oglądającym przed ekranami telewizorów program? Żeby uznali to ludzie za bardzo ciekawy serial o nas i żeby o nas też zrozumieli, że też nie jesteśmy inni, ale też jesteśmy tymi samymi ludźmi co każdy.